Przede mną jest 49 różnych skinów i wśród tych skinów muszę znaleźć ten jeden, którym jest Rafał. A więc ja dzisiaj sekretnie ukrywam się właśnie z serii Zgadnij, jakim skinem jestem. I dzisiaj to właśnie ja wybrałem skina, Ewela to musi odgadnąć. A muszę odgadnąć w ten sposób, że będę zadawała pytanie i Rafał będzie musiał odpowiedzieć, czy właśnie to w tym skinie jego jest, czy nie ma. I tak właśnie mam dojść do tego, którym skinem jest on. Ja wygram wtedy, kiedy zostaną 3 skiny, a w tych skinach będę ja. Także Ewela, staraj się. Ja pierwsze pytanie zadałabym, jakby tutaj Rafał nie cheatował, czy jest dziewczyną, czy facetem, ale Rafał 200 IQ powiedział, że wszyscy mają ubrać kobiecego skina i tak wszyscy zrobili. Ale sprawdź to, bo być może nie każdy ma męskiego skina. Na przykład ryba nie jest męskim skinem. Sorry, kolego, że cię wkopuję, ale no, jest tutaj pewna rybka. Ja przynajmniej taką rybę widzę. Czyli jesteś blisko ryby, czekaj, czekaj. No nie, no ja widzę wszystkich, ja widzę wszystkich. A jest rybka, ale to jest różowa rybka. Ona, wiesz, wzięła tak jakby... Jeszcze Julia to była. Ona wzięła bombowe barwy się ubrała i myślała, że będzie jako babeczka. Teraz możecie zobaczyć, jakiego skina ja używam. No i Ewela, ja ciebie widzę. Bardzo blisko mnie jesteś, tak szczerze ci powiem. Tak? Dobra. Kolejne pytanie. Czy, bo widzę, że dużo osób ma taki kilof, taki miecz jakby. Coś w takie w kształcie miecza. Czy masz taki kilof? W kształcie miecza? Nie, nie mam czegoś takiego. Nie masz kilofu w kształcie miecza. Tutaj na pewno ta pani ma, to ciejek. Tu mi się wydaje, że toż też to jest bardziej tak do miecza. I jeszcze jedna zasada. Na jedno pytanie możesz wyeliminować tylko 3 osoby, dobra? Dobra, to już wyeliminowałam, to szybko. I nawet źle powiedziałam, wyeliminowałam. A, kolejne pytanie, dobra, czyli dalej żyjesz? Dalej żyję, cały czas żyję. Czy ja mogę zadawać takie bezpośrednie pytanie jakby do jednego skina? Możesz. Wiem. Czy masz coś na głowie, jakieś nakrycie głowy? Czapkę. Wydaje mi się, że no, jeśli na przykład mam spinkę, no to to jest coś na głowie, na przykład spinkę. Cokolwiek, czy masz po prostu włosy? Aha, czy mam włosy? Nie no, czy masz coś na głowie, czy tylko włosy? Aha, czy tylko włosy, no na przykład mogę mieć frotkę do włosów i to już jest coś na głowie, więc Ewelina, tak mam. Aha, ale w sumie takich, co nie mają nic na głowie, to nie jest dużo. Tutaj mamy jakiegoś gościa, który czemu on ucieka? Nie mam pojęcia, ale z tego co widziałem, to jedna osoba wyszła, więc to już jest druga osoba wyeliminowana, bo ten ziomek już myślał, że nie ma nic na głowie i wyszedł. Tak? Tu mi się wydaje, że ta osoba też nic nie ma na głowie i muszę tutaj podejść bliżej. Ale już 3 osoby. Dobra, ułatwmy sobie i chodźmy tutaj na razie tak bliżej. Dobra, to skoro było nakrycie głowy, to czy masz coś na oczach? Jakieś okulary albo coś ci zasłania wzrok? Jakaś maska, okularki, coś takiego? Czy coś mi zakrywa twarz? O to ci chodzi? Oczy, oczy. Ale... Oczy, ale w jakiej części? Bo to jest ważne pytanie. No chodziło mi, czy masz okulary na twarzy. Nie, okularów nie mam, już dalej nie odpowiadam. Dobra, to tutaj pani niestety ma okulary na twarzy, także jedna. Ta też ma okulary na twarzy, także drugie. No to akurat były gogle. No okulary, no gogle, no to okulary, no. No ale wiesz, takie to były do jazdy na nartach. No dobra, dobra, ale tutaj jeszcze jedną panią jakąś z okularach muszę wyeliminować. I wydaje mi się... że ta pani ma tutaj oksy, także bardzo mi przykro. Ale Izaka wyeliminowałam tutaj. Dobra, teraz widzę, że dużo dziewczyn tutaj ma warkocze. Czy mówiłeś jakieś frotce, że jakąś frotkę, gumkę masz? No, czy masz warkocze? 2 warkocze? 2 nie mam warkocze. A, czyli masz jednego, tak? Okej. Mogę tylko... Rafał mi tutaj utrudnił, bo mogę tylko właśnie 3 osoby wyeliminować. Mamy jedną osobę. Mamy tutaj... Tutaj ta pani ma 2 warkocze? Nie, to jest jakiś facet. Prawie jakiegoś złego gościa wyeliminowałam. Mamy tutaj drugą osobę. Ja tutaj po drodze jakieś przytulaski rozdam. Jeszcze jedną osobę szukamy, żeby miała 2 warkocze i ta pani ma 2 warkocze. Nie mogę w niej trafić. Dobra. Nie chcę tutaj kogoś, wiecie, przez przypadek wyeliminować, bo może się okazać, że to będzie Rafał. Jako, że mamy coraz mniej osób, no to Ewela też musi mieć coraz trudniej. Wprowadzamy teraz taką zasadę, że Ewela może wyeliminować tylko i wyłącznie 2 osoby na pytanie. Dobra, i teraz patrzcie na stópki. Wszystkie tutaj, patrzcie, ile mam tutaj stópek do oglądania. I widzę, że tutaj jakaś pani ma, nie ma bucików. Tutaj jakieś buty mają. Czy masz buty na wysokim obcasie? Czy te płaskie? Tylko to są 2 pytania, bo tu jest pytanie, czy mam buty oraz czy są na wysokim obcasie. Aha, w sensie, że to ja 200 IQ w takim razie. Ja się pytam po prostu, czy masz buty na wysokim obcasie. To jest moje pytanie. Czy mam buty na wysokim obcasie? No ja uważam, że są to 2 pytania mimo wszystko, ale nie mam butów na wysokim obcasie. Nie masz butów na wysokim obcasie. Nie wiem, czy w ogóle mam buty. To jest pytanie. Który jest Ariana? Ariana lubi chodzić w szpileczkach, także jedna... Czyli mogę 2 osoby tylko wyeliminować, tak? Tylko i wyłącznie 2 osoby możesz teraz wyeliminować. Więcej nie. A tutaj? To są płaskie. Ej, nie, to tylko jedna ta mameczka miała chyba szpilki. Czekajcie, ja to muszę dokładnie sprawdzić. Jak to? Co za oszustwo? Tutaj masz szpileczki.
Dobra, mamy tutaj dwie osoby w szpileczkach. I teraz zaczyna, teraz skupmy się może. Było o włosy, było o buty. Teraz takie różne tutaj, widzę, skiny mają takie właśnie, zobaczcie, takie podkolanówki. Ja tutaj jeszcze wylecę pokazać wam, jak tam sytuacja wygląda i ile osób zostało. Ej, nawet dobrze to wygląda. Czy masz takie podkolanówki? Chodzi ci, że mam takie rajtki pod kolano, tak? Mam takie rajtuski. Tylko teraz tak, one są pod kolano, a mogą być też nad kolano. To są za kolanówki. Nie, no po prostu mam rajtki. Jakie? Nie mam pojęcia. Za dużo bym ci wtedy podpowiedział. Dobra, czyli ja po prostu muszę wyeliminować dwie osoby. Tutaj wcześniej chciałam tego pana wyeliminować i mamy już dwie osoby, które nie miały żadnych, jak teraz powiedział, rajtek przed kolano. Czy masz coś zielonego w swoim skinie? Muszę to sprawdzić. Zamknij oczy na chwilę. Zmieniasz położenie, co? Trolujesz mnie. Wydaje mi się, że mam. Wydaje mi się. Raczej mam. Ale nie wiem. Nie, no mam. Czyli ja muszę teraz obejść i zobaczyć dokładnie. Proszę się tu nie kręcić. Muszę zobaczyć, czy ten tutaj ma ktoś coś zielonego. Dobra. Tutaj ten skin nie miał na pewno nic zielonego, ale dużo jest właśnie kolorowych i żebym tutaj, nie wiecie, nie... Tutaj się ktoś tak strasznie chowa. Proszę się tutaj nie kręcić, proszę stać w miejscu. Tutaj też nie ma nic zielonego, ale zbijemy tutaj piąteczkę i możemy... Możemy zlikwidować. Niestety mogę tylko po dwie osoby. Rafał tutaj jakieś takie zasady wymyślił, po dwie osoby likwidować. I to mi utrudnia dużo, ale dojdziemy. Nie, trzy osoby muszą zostać i muszę wcześniej odgadnąć, tak? Ewela musi po prostu spamiętać te pytania, które wcześniej zadawała i wtedy będzie sobie łączyć wszystko w całość. Dlatego wszystko będzie dużo lepsze. A miałeś okulary czy nie? Bo już nie pamiętam. Nie pamiętam, Ewelina. Ja mam słabą pamięć, ja tylko pamiętam jedno pytanie wstecz. Czy jesteś facetem czy kobietą? Twój kilof się składa z dwóch części, w sensie, że w jednej i w drugiej ręce trzymasz tak jakby dwa kilofy, czy tylko jeden masz? Chodzi ci o to, czy mam kilof pojedynczy, czy podwójny. Właśnie tego mi brakowało. Nie mam podwójnego. Nie masz podwójnego, dobra. To tutaj jedna osoba z podwójnym i tutaj mamy drugą osobę z podwójnym. Kolejne pytanie. O, ty lubisz na bogato. Czy twój skin ma coś złotego w sobie? Nie żółtego, tylko złotego. Obstawiam, że tak. Masz coś złotego, tak? Tylko teraz pytanie. Napiszcie mi wy w komentarzu, czy mam coś złotego. Tutaj ta pani nie ma nic złotego na pewno. Tutaj ma jakiś taki rozporek, powiedzmy, że on jest żółty, ale tu ma na ręce coś złotego. Ten też jest złoty. Ej, tutaj w sumie dużo złotych skinów. Tutaj przytulasek. Przytulasek na pożegnanie, bo niestety, ale pani chyba nie ma nic złotego, także Wika tutaj została zeliminowana. I teraz kolejne pytanie, kolejne pytanie. Ej, ciężko to już jest. Wiem, czy masz na sobie spódniczkę? Jako, że jestem kobietą w dzisiejszym odcinku, no to wydaje mi się, że powinienem mieć. A tu jest mało takich skinów, to poczekajcie. Ta pani zielona... Ale proszę eliminować tutaj, nie ma czasu. Nie... Ta pani ma spódniczkę, ta pani ma spódniczkę. Tutaj ten gościu nie ma spódniczki, ale tutaj z tyłu ta niebieska ma spódniczkę. Ja tylko muszę tutaj rozeznać się. Raz, dwa, trzy. Ta jakaś taka dziwna jest, ale ona można powiedzieć, że ma taką kieckę. Tutaj jest ta sama, też ona ma kieckę. Tutaj proszę wstać na chwilkę. Dobra, ma spodenki. Czyli te babeczki mi zostały? Ten zielona tutaj i tam taka niebieska. I jeszcze tutaj jedno. Jeśli no mam na przykład sukienkę, to tam też jest spódniczka, tak jakby, nie? W sensie nie są to spodnie. To też weź pod uwagę. Tak, chodziło mi o to, bo ja tutaj nie rozróżniam w tych skinach, czy to jest sukienka, czy spódniczka. Chodziło mi po prostu o dół, czy masz, no tak jak spódniczka, nie? Nie masz okularów, więc tą na pewno niebieską nie jesteś. Tutaj coś złotego masz. To nie wiedziałeś, czy to jest złote, ale prezent jest złoty. Masz gumkę na włosach i nakrycie. Mówiłeś coś o gumce. Nie masz okularów, więc muszę na pewno patrzeć się na tą panią, bo tutaj mi się wydaje, że to może być ona. Chociaż mogłeś mnie zmylić i mogłeś jakiegoś takiego dziwolonga wybrać. O, to zadajmy takie pytanie może. Czy masz w swoim ubiorze elementy czaszki jakieś? No tak, no bo jestem kobietą, no to też mam czaszkę. Ale nie, no elementy na ubioru. Nie wiem, nie wiem, no bo mam czaszkę, ogółem mam czaszkę, Ewelina. Rafał gra na czas, ale wydaje mi się, że tym skinem jest on, zobaczymy. To widzę tutaj, że te w spódniczkach, tutaj kiwalą w tą babeczkę. Czy masz skrzydła? Nie mam. Tutaj mamy spódniczką i możemy tutaj sobie ją wyeliminować. Tutaj ma skrzydła, ale nie płacz, bo ty masz spodnie, także ciebie nie wyeliminuję. Ale zobaczmy, tutaj jeszcze z tyłu była babeczka jakaś, ale też tutaj ma spodnie, ma skrzydła, ale dla zasady, wiem, że to nie jest na pewno Rafał, ale sobie ją wyeliminujmy. Wszystkie te skiny, które uważasz, że to nie jestem ja, możesz teraz wyeliminować. Czyli to jest na pewno nie jest Rafał, to na pewno nie jest Rafał, to na pewno nie jest Rafał.
Tutaj niestety, ale też to nie jest Rafał. Tutaj spodnie. Będę mówiła, dlaczego uważam, że to nie jest Rafał. Po prostu teraz zostawiam. Tutaj skrzydła były. Zostawiam te osoby, które mają spódniczki. Tutaj są okulary. Pytałam się o okulary, ale zostawmy ją, zostawmy, bo ona ma spódniczkę, także... A, prawie tutaj wyeliminowałam tą babeczkę. Tu jeszcze. Ale ten skin ma skrzydła, a ma spódniczkę, a nie widziałam tego, także to nie jesteś ty. No to akurat nie były skrzydła, to był motylek. A motylek co ma? Skrzydła. Tutaj spodnie, spodnie, tutaj jest kiecka, tu jest kiecka, tutaj jakieś takie falbany, nie wiem czy to, nie no, wydaje mi się, że to nie jest chyba spódnica, także... No właśnie, że jest, mówiłem, że sukienka ma element spódnicy, pamiętaj o tym. To są jakieś szmaty wiszące między nogami, a ty to mówisz, że to jest... Nie no, to jest królowa, to ona ma, wiesz, suknię, spódnicę i w ogóle wszystko ma w szafie. Czy ja już wszystkich tutaj wyeliminowałam, co zostali? Tu mamy, tam jeszcze na końcu mamy krótkie spodenki. Tutaj mamy jeszcze panią, która ma długie spodnie. Ja przypominam, że przegrywasz wtedy, kiedy zostają 3 skiny, a ja w nich. A. Także dobrze się zastanów teraz. Dlatego kazałeś mi wyeliminować wszystkich, tak? Tak jest! Co za bąk! Ja nie zadaję pytania, tutaj ma okulary. Pamiętaj, że jak teraz zostaną 3 osoby, Ewela, to ja wygrywam odcinek. Czyli ja teraz muszę postawić, którym skinem jesteś. Tak jest! Ale jesteś trolem. Tu coś o tych szmatach w nogach mówiłeś, jakaś sukienka, coś tam. Albo jesteś, dobra, mogę tutaj, których na pewno myślę, że to nie jesteś ty? Uzasadnij każdego skina. O czaszce, bo ty powiedziałeś o czaszce. No pytałaś i mówiłem, że mam. Ale sobie trollowałeś, więc tobie chodziło, że niby masz czaszkę, ale nie... Nie, no ogółem mam czaszkę. No tak, ale nie na twarzy taką do ubioru. No nie, no czaszkę mam. Dobra, eliminuję. Czaszkę mam, a ty chcesz ją wyeliminować. Nie, no czaszkę masz, ale chodziło ci o głowę. Dobra, mam czaszkę na twarzy, okej? Tyle ci mogę podpowiedzieć. Czyli nie robiłeś sobie jaj. Nie robiłem. Dobrze się zastanów. Czyli wybrałeś takiego dziwolonga do dzisiejszego odcinka? Tak, tylko teraz pytanie, którym jestem ja? Aha. Dobra, czyli zadam pytanie i eliminuję. Czyli no to po prostu to jest easy teraz. Czy masz na plecach, twoje plecaki, to jest jakiś tańcząca świnia? Ja tu zrobiłem wszystko, 200 IQ, żebyś mnie tylko nie wyeliminowała. A Rafał zapomniał, że ja mam ostatnie pytanie. I jak zdradził mi taki tutaj szczegół, to po prostu jakikolwiek mogę zadać, czym się różnią te skiny i wybrać. Także masz tą świnię, czy nie? Mam świnię. Mam świnię. Czyli tutaj jeszcze koło Rafała. Taniec zwycięstwa i proszę państwa, to jest Rafał. I sprawdźmy, czy to jest on. Czyli win dla Eweli.